trzeciego dnia, jak ja już przebywałem, wprowadzili mnie na samą górę, gdzie mieli radiostację, która to radiostacja miała zasięg na całą Polskę, a być może nawet poza granicę, prawda? Była to bardzo duża radiostacja z dużymi rozpiętymi antenami na strychu i tam siedziała cała grupa również tych paru, prawda, studentów. Tam nie wpuszczano wszystkich, a nawet nie wiem, czy wszyscy wiedzieli. I oni mieli łączność na całą Polskę po prostu. To było bardzo przydatne, ponieważ oni mieli możliwość informowania tych wszystkich struktur Straży Pożarnej o tym, co tu się dzieje. Oczywiście zgromadzeni ludzie tam wokół szkoły entuzjastycznie to przyjmowali. Również im nie zależało na tym, że było zimno. To jest powyższego, żeby te emocje jako tako podgrzewać. Bo dla nas było też bardzo ważne, żeby ten tłum był w miarę liczny. A jak się da, to jak najbardziej liczny. Otaczanie tego całego terenu przez struktury militarno-pożarnicze. Podjeżdżały coraz nowe samochody, przyjeżdżało ZOMO, prawda, w takich bardzo, raz przyjechali i później odjechali w takich maskach, już jak gdyby szykując się do ataku, później odjechali, później znów przyjechali, więc to wszystko tak się toczyło, więc wtedy oczywiście wraz z tym, jak coraz więcej takich było, to i ta straż porządkowa tych studentów się wzmacniała, prawda. Nawet w nocy ściągano, prawda, żeby to lepiej pilnować, bo tam wszystko było przeplatane tymi milicjantami, prawda, no i różnymi ludźmi niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie tajniakami różnych stróż, prawda, tych siłowych. Wraz z tym, jak się zaczęły strajki, to przestano dostarczać tu żywność. Więc żywność znowu została ładowana, była przeważnie przez okna. Prawda? To były dary różnych zakładów pracy, z różnych miejsc przychodzące. Czasami ludzi indywidualnych, bo ludzie przynosili, prawda, takie to bułeczki, to wciągano przez te okna. Miało to charakter no, niezwykle miły, bo ci ludzie oczywiście wyrażali swoje poparcie, prawda, no, solidaryzowali się, mówili, że będą zawsze z nimi. To stwarzało taką bardzo dobrą atmosferę dla tych podchorążych. Oni się czuli po prostu, że są z tą większością narodu. Z rodzeństwem podchodziliśmy pod mury szkoły, wtedy już zamkniętej, odizolowanej przez samych studentów. I podłączaliśmy im na haczyki torebki z jedzeniem, to pamiętam. Myśmy w szkole zrobili pierwszego dnia zbiórkę żywności dla chłopaków. Natychmiast wszyscy pooddawali drugie śniadania, co kto miał. I oczywiście nie można było im tego normalnie przekazać, więc trzeba było przerzucać. Pamiętam, że już wszyscy przynosili z domów, co kto miał do jedzenia. I najzabawniej rzucało się im jajka. Znaczy, na twardo oczywiście. Natomiast zręcznie jak małpy wyłapali wszystkie. No, żywność dostawaliśmy w bardzo fajny sposób, ponieważ uczniowie z Lelewela oddawali nam swoje kanapki przez płot. Wszystko było przerzucane i była organizowana zbiórka żywności wśród ludności dla nas. I to wszystko było transportowane przez płot od liceum Lelewela, bo to była taka linia graniczna. To dostawaliśmy właśnie, żywność była zaopatrzenie, bardzo dobre zaopatrzenie dla wszystkich studentów, dla prawie 400 osób starczało jedzenie.